Witajcie kochani na pierwszym podcaście z serii. Mam nadzieję, że nie pierwszy, nie ostatni będziemy się spotykać. Mam nadzieję, że również, że napiszecie mi pod spodem, jakie są wasze wrażenia i może macie jakiś temat, na który chciałybyście po prostu posłuchać. Dzisiaj pogadamy sobie o ciepłej kawie. Ja jestem kawoszem, więc ten temat jest bliski memu sercu. Ja generalnie nie lubię zimnej kawy, chyba że jest to mrożona kawa, na przykład miętowo-czekoladowa z Kosty, to wtedy tak. Ale tak, to lubię kawę ciemną, mocną, gorącą i postanowiłam sobie już dawno, że tą kawę, choćby srały, skały srały, za przeproszeniem, będę pić ciepłą. Tak więc z tym postanowieniem idę przez całe moje macierzyńskie życie, czyli ostatnie 22 lata. I cały czas pytacie się mnie, jak ja to robię. Słuchajcie, przede wszystkim, jeśli mówimy o tej prawdziwej kawie, to po prostu jest czas dla mnie. To jest moje 10 minut. Dzieci wiedzą, że to jest moje 10 minut. Matka pije kawę. Matce się nie przeszkadza, po prostu. No chyba, że się noga, ręka urwie, czy gdzieś tam krew leci, no to wtedy wiadomo, trzeba zareagować, ale tak to generalnie wiecie. Ja mam swoje 5 minut i proszę dać mi spokój. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Jak każdy inny człowiek na świecie potrzebujemy przerwy, potrzebujemy czasu dla siebie, potrzebujemy ciepłej kawy, jeżeli chcemy pić ciepłą. I nie widzę absolutnie powodu, dla którego miałybyśmy akurat sobie odpuszczać taką rzecz. Pamiętajcie o tym, że niezależnie od tego, w jakim momencie życia, rodzicielstwa, macierzyństwa, kariery jesteśmy, musimy poświęcać sobie trochę uwagi, bo bez tego ciężko będzie nam dobrze funkcjonować, a wiecie o tym, że jak my nie funkcjonujemy dobrze, to nie funkcjonuje dobrze nic dookoła, łącznie z domem, dziećmi, pracą i tak dalej. Tak więc to od tej głupiej filiżanki kawy się zaczyna, ale tak naprawdę przekłada się to na całą resztę. Ja jestem teraz w takim okresie, że w sumie zaczynam jak gdyby poznawać siebie na nowo, słuchajcie. Tak jak wydawało mi się, że przecież wiem, kim jestem, co lubię, że wiem o sobie dużo, że mam jakiś swój styl. I ostatnio tak się zastanowiłam i doszłam do wniosku, że tak naprawdę nie. Minęło tak dużo czasu, minęło parę ładnych lat, odkąd byłam jakoś samookreślona, odkąd skupiałam się bardziej na sobie, tak ostatnio, może przez te wszystkie wydarzenia, które ostatnio były, jakoś tak po prostu siedzę i widzę, że to nie wiem, kim tak naprawdę jestem, co lubię, co bym chciała, jakie mam tak naprawdę pragnienia, jakie mam plany. Jakieś mam, ale to wszystko jest takie, jakbym usiadła przed czystą kartką. Jakbym w ogóle zaczynała totalnie wszystko od nowa. Wszystko. Łącznie z tym, że nie wiem, jaki mam styl w ubieraniu się. Ja po prostu tak jakbym była zupełnie kimś nowym i zaczynała teraz budowanie swojego wizerunku, swojej osobowości, swoich potrzeb. I to jest bardzo niezwykłe, bo to jest nowa, fajna przygoda, to jest poznawanie siebie. To są moje kolejne gorące kawy, które muszę wypić. I kurczę, to jest takie, wiecie, przechodzą mnie dreszcze ekscytujące, a z drugiej strony trochę straszne nawet, bo to jest, wiecie, tyle nieznanego przede mną. Jest ogólnie cała sytuacja jest taka, że no w tej chwili jestem sama z dziećmi. Jest jeszcze dużo spraw do załatwienia z moim mężem, ale tutaj niby ja stałam się
osobną osobą, wiecie, bo w sumie sama osoba mojego męża była dość mocno i przytłaczająca, ale taka absorbująca mnie, że w tej chwili po prostu zostałam jak gdyby moje ja zostało samo w naczyniu, którym ja jestem, bo tak to bardzo mocno tam się wciskał mój mąż i jak gdyby nie miałam miejsca wystarczająco dla siebie i jakoś o to miejsce zbytnio nie walczyłam, więc w tej chwili po prostu muszę zacząć siebie od nowa i muszę troszeczkę tej, jak to się mówi, samolubności, tak? Samolubność to jest słowo, które jest potrzebne. Samolubności wprowadzić do życia, bo przez to, jak będę postępować, jak będę żyć, na tym się uczą moje dzieci, moje córki, które, wiecie, w przyszłości będą miały rodziny, będą miały pracę, będą miały domy. Ja chcę, żeby one były, czuły się wartościowe, czuły się dobrze i czuły się spełnione, więc najpierw ja muszę od tego zacząć. Muszę im pokazać, że wiecie, ten dobry kierunek, czuję się w obowiązku wręcz. Więc teraz będę mocno pracować nad sobą i nad tymi swoimi kawami i mam nadzieję, że wy też, że ja wiem, że jest na początku, szczególnie na początku rodzicielstwa ciężko, bo to jest nowa sytuacja, bo to jest wymagające dziecko, mniej lub bardziej, ale zawsze, że często jesteście z tym wszystkim same, co też ma w sumie swoje zalety czasami. Niektóre z was w ogóle od początku wychowują dzieci same. Wiecie, ale zostańmy trochę samolubne i bądźmy skupione na sobie. Bądźmy skupione na sobie, tak. To jest taka myśl przewodnia dzisiaj. Bo wiecie, naprawdę czuję, że gdzieś tam uciekłam. Nie wiem. To jest tak głupie, ale po prostu powiedzieć, nie wiem, kim jestem. Kurczę, to mi trochę nie daje spokoju, trochę mnie przeraża, ale jakieś plany buduję i naprawdę myślę, że tym razem powiedzenie nowy rok, nowa ja, to jest coś, co naprawdę ma znaczenie i ma sens. Oczywiście się wszyscy z tego śmiejemy, że teraz wszyscy wylecą z dietami i że będą czytali więcej książek, że będą jeść mniej słodyczy, bla bla bla, ale i tak naprawdę to muszę w tej chwili zaprogramować siebie, zaprojektować swoją stronę, być kimś. Jakby to nie brzmiało, tak w tej chwili muszę dotrzeć do tego, jaka jestem. Tak długo byłam w sumie kimś obok, pomimo, że mi się wydawało, że nie, no przecież ja to wiem, kim ja jestem, ja to jestem taka sraka. Tak w tej chwili widzę, że za mało poświęciłam sobie czasu i uwagi, za mało skupiłam się na sobie, za mało skupiłam się na swoich potrzebach i zaniedbałam trochę tą sferę. Myślę, że teraz, kiedy jestem sama, jest mi o wiele łatwiej to wszystko zrozumieć. Złapałam duży dystans do pewnych sytuacji i zachowań. Widzę, że dzieci też inaczej na mnie reagują w tej chwili. I
Jestem jakoś tak, jestem pozytywnie nastawiona, pomimo że się obawiam w tej chwili tego, co będzie. Chciałabym dużo, chciałabym intensywnie, chciałabym, żeby to było coś zajebistego, wiecie. I myślę, że będzie, że będzie, że ja sobie dam szansę i dokonam czegoś wielkiego. Niekoniecznie będzie to odkrycie radu, ale wiecie, to będzie coś wow. Przynajmniej dla mnie. I to jest chyba najważniejsze, bo ja czuję potrzebę określenia siebie. Mam takie parcie na szkło, ale nie w dosłownym sensie, tylko mam takie parcie na bycie sobą, jaka bym w sumie nie była, tak chcę nią być i już. A wiem, że jestem kimś bardzo ekspresyjnym, kimś bardzo lubiącym działać. Wiecie, kimś takim, dookoła którego się dużo dzieje. I ja bardzo lubię, jak się dużo dzieje i mam nadzieję, że działo się będzie jeszcze więcej, bo w tej chwili mam wrażenie, że gdzieś po prostu usnęłam. I może stąd moje zagubienie. Tak naprawdę bardzo, bardzo tęsknię za czymś. W sumie nie wiem za czym, ale czuję się tego niespełniona i właśnie ten rok chcę poświęcić sobie, swoim planom, swojemu spełnieniu, swoim celom, zarówno zawodowym, jak i osobistym. Chcę się skupić na sobie bardzo. Dzieci moje są na tyle duże, że nie muszę się każdym tak bardzo mocno zajmować. One mają swoje sprawy, swoje rzeczy do zrobienia. Malina już skończyła rok, rośnie. I jest w tej chwili czas, żeby skupić się na swojej własnej przyszłości, takiej bardzo, bardzo mojej, na mnie, na tym, czym ja chcę, na tym, co chcę osiągnąć. I myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby to wszystko zacząć i mam nadzieję, że będziecie w tym ze mną. I kochane, jak macie jakieś spostrzeżenia, dawajcie, piszcie do mnie. Bardzo chętnie to wszystko przeczytam. Jestem bardzo ciekawa, co macie w ogóle do powiedzenia. Jestem ciekawa też, jak wy mnie odbieracie, bo tak naprawdę no, wy mnie widzicie przez to, co do was mówię, co wam pokazuję. Jestem ciekawa, co wy widzicie we mnie, jak wy widzicie mnie. Jak macie chęć, to proszę napiszcie tam pod spodem, co tam chcecie. Ja się oczywiście za nic nie obrażam, wręcz przeciwnie, wszystkie sugestie mile widziane. Mam nadzieję, że również będziecie ze mną w następnych podcastach. Nie wiem jeszcze jak, na pewno będą raz w tygodniu, nie wiem czy nie częściej, nie wiem czy nie zrobię różnych tematycznie po prostu w różne dni. Zobaczymy jak to będzie. W każdym razie bardzo mi się podoba ten pomysł. Dziękuję koleżankom, które mnie na to namówiły. I mam nadzieję, że wiem, że lubicie w ogóle mnie słuchać. Dziewczyny, lubicie mój głos. Mam może głos radiowy. Może jakoś gdzieś ominęłam moją wielką karierę w radio. W każdym razie, kochane, ja mam tutaj gorącą kawę i mam nadzieję, że wy waszą gorącą kawę będziecie z namaszczeniem pić, bo wam się jak psu buda należy ta gorąca kawa. I pamiętajcie o tym, że macie prawo do bycia sobą, choćbyście miały nie wiadomo jak dużo obowiązków. Wpiszcie ten czas dla siebie każdego dnia, te swoje 5 minut, te swoje 10 minut, być może nawet godzinę. To jest czas tylko dla was, i to jest święta. I jeżeli wy tak będziecie to traktować, tak wasza rodzina też to będzie traktowała, jeżeli zobaczą, że to jest dla was ważne, i do tego podchodzicie poważnie, również oni do tego tak będą podchodzić. Buziaki, rybki, trzymajcie się.
Do usłyszenia, do zobaczenia.